jeśli chodzi o organizację ruchu na moście, pozostanie bez zmian. Tak jak było to zapisane w porozumieniu w 2019 roku, że będzie to ograniczony ruch kołowy, czyli tak jak teraz zostało ze względu na pogarszający się stan techniczny mostu, zostało ograniczone tonażu, prawda? Więc ale samochody osobowe mogą przejeżdżać, teraz przejeżdżają i to by było, dalej tak zostanie. Ja tutaj jako starosta w moim zakresie jest organizacja ruchu na terenie powiatu sanockiego na drogach gminnych i powiatowych. Ja tutaj nie zamierzam zmieniać nic w tym zakresie. Miasto w tej pierwszej wersji zaproponowało nam pismem, które zwróciło się do nas na początku marca 2019 roku z propozycją pewną, natomiast po analizie naszej i przede wszystkim zarządcy, czyli powiatowego zarządu dróg, dostaliśmy taką informację, że to jest też wykluczone, bo to też rodzi pewne konsekwencje i też gdyby to miała być kładka pieszo-rowerowa, też należy ponieść pewne nakłady finansowe, poprawić te płyty i tak dalej, czyli też to by było nieskuteczne, więc to nie było za dobre rozwiązanie, więc zostaliśmy z rozwiązaniem, które zostało zapisane w porozumieniu, gdzie ograniczamy, że będzie zastosowanie ograniczonego ruchu kołowego. Czyli to co dzisiaj mamy. Czy jest pan w stanie zagwarantować mieszkańcom, że po wybudowaniu nowej przeprawy tutaj będzie można do domów dojechać samochodami? Oczywiście, że tak. Zwrócił pan też uwagę na tą sytuację z 2020 roku, kiedy był tutaj wysoki stan rzeki. To było tam około 4,60, jeśli chodzi o stan alarmowy wody. Więc wówczas była też część ulicy Rybickiego była zalana. No i generalnie i most był też zamknięty, więc tak czy tak są takie sytuacje, gdzie ten dojazd tak czy tak będzie był ograniczony, i bo most był zamknięty chyba 5 albo 6 godzin. Tutaj też woda zalała część Rybickiego, więc tak czy tak mieszkańcy mieli problem z dojazdem na swoje posesje, no ale to się zdarza raz na ileś tam lat. Petycję z uwagą przeczytałem, też zadałem sobie trudu i policzyłem podpisy mieszkańców, którzy z Białej Góry, Modrzewiowej czy tych ulic, które są tutaj po drugiej stronie SAN-u. Jest ich spora część, więc to jest ponad 160 podpisów, więc to jest, widać, że dla mieszkańców jest to ważny temat, więc ja już nie chcę wnikać co, jak, to, dlaczego to tak jest. Generalnie jeśli jest taki, w przestrzeń trafia taka informacja, to należy te informacje uporządkować, bo to jest tak, jeśli weźmiemy pod uwagę treść wstępnego porozumienia, roboczego porozumienia, które nigdy generalnie nie zaistniało, a porozumienie, które zostało podpisane i jest oficjalnie załącznikiem do wniosku na budowę nowego mostu, to ja bym się na tym koncentrował, nie na tym, co mogło być, a nie jest. To są fakty, prawda, że porozumienie, które zostało podpisane, jest załącznikiem do wniosku. Natomiast treść tego roboczego porozumienia, które przygotowało miasto w pierwszej wersji, po prostu przestała istnieć już na pierwszym posiedzeniu zarządu, bośmy się z nią nie zgadzali. Czyli rozumiem, że te zapisy w dokumentach o ograniczonym ruchu kołowym, to w Państwa interpretacji to jest właśnie taki ruch, jaki jest w tym momencie. Dokładnie tak. Nic się w tym zakresie nie zmieni. Zarząd Powiatu Sanockiego zlecił ekspertyzę, bo też mamy tą świadomość, że most już jest ponad 40-letni, więc tutaj też stan techniczny jest coraz gorszy. Otrzymaliśmy propozycje 3, więc pierwsza propozycja to jest mała ingerencja, ten wariant pierwszy, najtańszy, mała ingerencja w obiekt mostowy, byłoby tak samo jak jest, czyli dalej hałas, jeśli chodzi o szerokości, też by się nic nie zmieniło, no więc to też, to nie jest za dobre rozwiązanie, ale tymczasowe, mając w perspektywie budowę mostu, nowego mostu na Sanie w innej lokalizacji, byłoby to też jakieś tam jedno z rozwiązań, które możemy brać pod uwagę. Ta propozycja druga i trzecia to już jest jednak też
To są też określone trudności dla mieszkańców Białej Góry i osób, które korzystają z tego mostu. Bo to oznacza wyłączenie przynajmniej na rok mostu, bo to jest przebudowa, prawda? Czyli tą konstrukcję trzeba rozebrać i teraz co dalej, prawda? Jeśli pójdziemy wariant drugi lub trzeci, jak zabezpieczyć dojazd mieszkańcom tutaj do swoich posesji, jak po prostu tutaj korzystać z tej drugiej strony rzeki San. Na tym moście są podwieszone 4 media i w pierwszej kolejności tutaj musimy zabezpieczyć to zadanie, czyli tu już mieliśmy spotkanie z właścicielami tych mediów. Jesteśmy po wstępnych rozmowach, umówieni jesteśmy na kolejne spotkanie. Oni analizują te ekspertyzy i przygotowują swoje propozycje, jakby to mogło wyglądać, bo najpierw muszą być zabezpieczone media dla mieszkańców, a później dopiero możemy przystąpić do realizacji remontu mostu czy przebudowy. Jeśli mieszkańcy się martwią, co dalej, to uważam, że takie spotkanie z mieszkańcami, też te konsultacje z nimi musimy przeprowadzić, porozmawiać, czy są gotowi, zdecydowani, że my załóżmy na wariant drugi lub trzeci, bo to już jest wszystko jedno, który. To już tam nieduża różnica, może w cenach tak, ale dla mieszkańców to wszystko jedno, bo i tak przynajmniej rok ten most, jeśli rozbierzemy, zaczniemy wariant drugi lub trzeci, rozbierzemy tą konstrukcję. Więc wówczas co dalej, nie? Czyli media muszą być wcześniej zabezpieczone, jak dotrą na drugą stronę rzeki San i jak sobie mieszkańcy poradzą, czy są gotowi na to, żebyśmy tutaj przynajmniej, bo wiadomo, budowa mostu to nie jest miesiąc, dwa czy pół roku, to jest ponad nawet nieduży most, budujemy, teraz kończymy most w Zarszynie, to jest ponad rok, prawda? Małego mostu, to jest duży most, nie wiem jak długo, bo takich informacji jeszcze nie mam, ile by mogło trwać zamknięcie tutaj tego przejazdu, więc to też wymaga analizy i szczególnie rozmów, czy możemy ten wariant brać pod uwagę, jeśli chodzi o mieszkańców.